kanale. Z tej strony Voxima, to jest już piąte spotkanie z odcinkową serią City Bus Managera z miasta Tczew. I dzisiaj nie chciałbym zajmować się tworzeniem żadnej nowej linii mojej, czyli tej mojej tutaj, wiecie, która nie będzie dotowana, tylko chciałbym zająć się może bardziej taką obserwacją tego trochę taboru. Też żeby, wiecie, ciągle nie robić, że robimy linię, rozkład i tyle, tylko żeby właśnie dzisiaj sobie zrobić taki odcineczek bardziej obserwacyjno, taki może jakiś poprawkowy, zobaczymy. Ale zanim jednak to wszystko, to chciałbym omówić jeszcze jedną linię, którą stworzymy, aczkolwiek my tylko musimy ją połączyć. Będzie to linia z Czadkowych, tędy najkrótszą trasą do dworca, więc będzie ona miała bardzo szybki przelot i będzie to druga linia podmiejska, ale ją uruchomimy, jak znajdziemy jakiś tutaj autobus, ale widzę, że mamy takie dwa, więc może na przykład takie byśmy kupili, ale ja bym go kupił za 28 tysięcy, odrzucił, niech się ciągnie tego za 32, on zaakceptował, świetnie, czyli możemy takie kolejne tutaj autobus, takie kolejne stanowisko postawić, w sensie inaczej bym to trochę zrobił, ciebie bym przeniósł kolego tutaj, ciebie kolego bym przeniósł w to miejsce, ciebie kolego tu, ciebie kolego inaczej, ciebie tu i wtedy ty masz wolne jedno, ciebie bym tu przeniósł, świetnie. A ty byś dostał numer 7502, jesteś oczywiście do remontu, więc nigdzie nie będziesz jeździł. Nie możesz na razie, przepraszam, ale nie. Nie stresuj się chłopie, ale nie możesz iść na urlop, bo nie mam po prostu innej osoby, która by cię zastąpiła godnie, dobra. Coś by się przydało może zamówić, bo trochę tutaj zaraz krucho będzie z tymi częściami. To trzeba na bieżąco, jak widzicie, zamawiać od razu. Dobra, więc ty pójdziesz do naprawy, super. Więc niech on tam sobie idzie na ten moment. Tutaj widzę też wozy, tutaj mają taki syf, po prostu jest w środku. Tego można posprzątać. On, przypominam, jest niesprawny, bo nie ma silnika dla niego. Więc on jutro i tak nigdzie nie pojedzie na zmianę. Może być problem z obsadzeniem wszystkich brygad z rana. A właśnie, mamy tą czwóreczkę już naszą czynną, nie mamy. To jeszcze możemy ją aktywować szybko. No i będzie to kolejna linia, która będzie już nam sobie jakoś tu jeździła. Nie możemy zrobić przeskoku w czasie, no bo czekamy, aż nam tutaj te wszystkie linie podjeżdżają, więc trochę to pewnie potrwa. W sensie linie podjeżdżają, ale po prostu autobusy się naprawią, wiecie, posprzątają i tak dalej. Chociaż te już dwa są posprzątane. Coś tu jeszcze jest z nich takiego złego? No nie, większość jest w miarę dobrej kondycji. A ten? No ten, tego można by było zatankować, bo on w sumie ma średnio z tym paliwem po wyjeździe na obie zmiany i zrobieniu całej 891. No poza tymi kursami tam parę ma w szczycie. Okej. Bo renty są zadowolone, super, cieszy mnie to bardzo. Dopiero żeśmy zaczęli obsługę, już są szczęśliwi. No bo tam w sumie nie ma zbyt dużego tłoku, jakie jest wykorzystanie tej linii. 891, pokażcie wykorzystanie. 13% to jest po prostu coś, co domyślę każdy przewoźnik chciał, żeby takie wykorzystanie jego linii było. O, widzę, że mi to nie zrobiło łączeń. Może dlatego, że odpaliłem tą linię dopiero po północy, dlatego on po prostu już tych łączeń nie złapał. Trudno. Na 8.1 może bym wysłał midiki, skoro to nie ma żadnej piątki, to tu wyślę midiki, może wyślę ten nasz nowy. Na to wyślę solówkę, na czwórkę oczywiście, że wysyłam solówkę. Na taką krótszą czwórkę też. Jedynka, ósemka i piątka. Tu jest większość tego, więc może bym wysłał midika na przykład, niech jedzie. Na to mogę wysłać solówkę, bo jeszcze mamy dwie zapasowe, więc jedną wyślemy tu, drugą wyślemy tu. Na te pozostałe zadania niestety będą musiały wylądować midiki. Mam nadzieję, że tutaj mi w ogóle wozów starczy, bo chyba będzie kiepsko z nimi. Tego przypiszemy. Tu musimy tego przypisać. Jeszcze zostało mi tyle zmian, na tą zmianę może iść ten. A te pozostałe będą musiały iść niestety chyba do anulowania, bo ja już tu chyba żadnych wolnych wozów nie mam. Ten jest wolny, no ale on jest podmiejski, a poza tym on nie jest gotowy do ruchu, więc on na pewno nigdzie wam nie pojedzie. Ten jest nieczynny, więc niestety troszkę mamy dużo zmian odwołanych, no to są pojedyncze, więc tu bym jakoś bardzo z tym nie szalał, że to są, wiecie, nie wiadomo ile odwołanych nagle teraz. No i pięknie, czwóreczka rozpoczęta, no dzisiaj będzie bez łączeń, jak będą łączenia, pewnie też będzie trochę lepiej z tymi zmianami, będzie ich mniej po prostu. Więc dzisiejszy dzień jakoś musimy tak przetrwać bez tych łączeń, no ale czwórka uważam za rozpoczętą, pierwszy kurs właśnie jest realizowany. No widzę, że frekwencja, no całkiem fajna. Jak na pierwszy kursik o 5, to myślę, że jest spoko. My tu rozumiem przez tap jedziemy od razu. To tu pierwszy kurs od razu przez ten jest realizowany. Na około. O, pięknie. Mamy rozbudowę sieci i od razu dostaliśmy, zobaczcie, ile kasy. Będzie można dodatkowy wóz jakiś zakupić i już może po południu będzie w stanie wyjechać na coś. A zużywanych mamy, wow, taki na przykład za 30 tysięcy bym go kupił z chęcią. Zaakceptował, no i dobrze.
Na razie widzicie, no niestety mamy tylko ten jeden typ. Jak tylko się pojawi jakiś nowy, będziemy kupować też ten nowy typ. Czy ja mógłbym 35 tysięcy? No tak, a ja nie mam 35 tysięcy. Dobra, naprawdę, no też ma silnik niesprawny, więc dzisiaj nigdzie raczej nie pojedzie. Tyle co na razie się do tego naprawię, zatankuję i posprzątam, a dopiero wtedy będziemy coś kombinować. I chciałbym również zamówić silnik, żeby on już na jutro był ten autobus jednak gotowy. Patrzmy sobie może na jakąś czwórkę, czy tutaj jakiś będzie jechał teraz, zacznie kurs dopiero. Ten zaraz skończy. I będzie robił kolejną czwórkę, bardzo ładnie. No właśnie, będzie już się toczył. Nawet całkiem widzę sporo ludzi tą linią jedzie. 38, no zobaczymy czy będzie jakoś bardziej tłoczno. Ale w realu też autobusy wczoraj jeżdżą bardzo zatłoczone, no bo tam jest komunikacja za darmo, więc tam wiecie, w ogóle korzystają ci ludzie rzeczywiście. No i co, my tutaj tak naokoło, my już chyba nie jedziemy przez ten, nie wydaje mi się, że będziemy jechali przez, no właśnie, nie jedziemy już przez Flex, tylko jedziemy normalną trasą, mamy tylko minutę postoju, wow, no to rzeczywiście dużo, przyjazd, odjazd jest. No. No ale co zrobić, na razie tak musi być. I też tu już nie zajeżdżamy nigdzie, tylko jedziemy prosto od razu. No inaczej Żukowo do pętli. Wracamy. Zobaczymy jak to będzie jutro z łączeniami, bo z łączeniami też może być inaczej. Mogą te czwórki z piątką się połączyć, będzie trochę mniej zmian wtedy do obsady na pewno. Nie będzie tylu porannych, nie wiadomo, szczytówek po co. A, od razu jest odjazd. Ja tu widzę, że przerwy są wybitne na tej trasie. No ale to już jutro będzie inaczej. No już jak będą łączenia, będzie inaczej. Tam chcę, żeby oni mi odblokowali ten inny autobus. Mam nadzieję, że to się uda zaraz. Czy przewieziemy tylu pasażerów? W to wątpię, ale to myślę, że raczej zrealizujemy. Być może nawet dzisiaj, bo tych kursów rzeczywiście robimy dużo. Jak tam nasza 891 akurat stoi, widzę. Do Borentów będzie jechało, a ten drugi kolega, on tu pewnie gdzieś jedzie. No tak, on tu już jedzie sobie. Polak gry, proszę bardzo, wyjechał. W ogóle, czy mamy wystarczająco kierowców? Bo troszkę chyba ich mało teraz mamy, więc może jakichś dodatkowych byśmy na przykład zatrudnili. Tak za 30 bym tych nowicjuszy zatrudniał różnych. O, badanie zakończone, super. Ten się nie zgodził, trudno, nie jego problem, nie mój. Dobra, na razie tylu. Wszystkim zaawansowanym wyrównałem stawki. Dobra, jeszcze trochę wam mogę nawet podnieść o tą złotówkę symboliczną, żeby też nie było. Ten jest na razie widzenie czynny. Aha, i tu już wozy po szczycie zjechały, super. No tak, na przewóz wahadłowy. No to może skoro mamy tyle w krótki, chociaż może nie, dobra, dam midiki na przewóz wahadłowy, bez przesady. Nie będę aż taki. Mogę zobaczyć, jak nam ilość pasażerów wzrosła bardzo ładnie. Naprawdę sporo ono tutaj wynosi. A jak nie będzie tego przepraszam, przewozu wahadłowego też będzie trochę lepiej. I co my tu jeszcze mamy ciekawego? O, możemy autobusy badać pojedyncze, niech się badają od razu. Bo to nam się zawsze przyda. Proszę bardzo, możemy cię posprzątać, chłopie. Ja bym może stworzył tą linię, która ma teraz być ta druga dotowana i ona będzie do tych czadkowych. Więc co, jedziemy sobie tutaj. I znowu, dworzec autobusowy w Tczewie, Postój Podmiejskich. Póki nie mamy grup pojazdów, nie mamy harmonogramu zmian, to nie mogę zrobić łączeń niestety. A chciałbym, może by się jakoś fajnie na przykład stworzyło coś, no ale niestety się nie da, to się nie da, trudno. Wyjeżdżamy tędy i potem mamy tak, Mostowa, Łąkowa, trochę tych przystanków to akurat będzie do obsłużenia. Chociaż może też nie wszystkie będziemy robić, więc może Łąkową obsłużymy, tak, potem może Czadkowska, Okrętowa, może nie. Pod Stankiewicza nie będziemy wjeżdżać, ale Czadkowską Pionierów możemy obsłużyć, Urząd Celny też niech będzie, no i potem już wyjeżdżamy. I tak naprawdę ja bym zrobił tu jeden przystanek w całej wsi, dobra, niech będzie coś, że będzie to na przykład Czadkowy wybudowania niech będzie i Czadkowy zwykły. Więc to będzie wybitnie krótka trasa, no ale taką chcieli, to taką będą mieli. Tu będzie jakaś pętla, ustalmy. I to będzie Czadkowy po prostu, Czadkowy. No i teraz wracamy z powrotem, czyli Czadkowy wybudowania. Jak najbardziej tutaj, Czadkowy wybudowania. I wracamy do Tczewa. Czadkowska Urząd Celny, Czadkowska Pionierów, tego nie obsługujemy. Łąkowa, potem tak samo jak tutaj, Mostowa. TW i dworzec, znowu chcę tędy jechać, nie, proszę tędy nie jechać i po TW i dworzec w Tczewie, Postój Podmiejski. Widzę, że zbyt wysokich częstotliwości tutaj nie zaznamy, chociaż pierwszy wyjazd jest o trzeciej. Wow, to może weźmy go jednak jak najpóźniej dajmy, 3:55 niech będzie chociaż, żeby nie był nie wiadomo jak wcześnie. W sobotę jest o piątej, może być o piątej, tak, zatwierdź. Na razie bym może nie chciał jej odpalać, więc aktywujemy linię później i damy jej numer 892.
kolejne połączenie. Proszę bardzo, przewozy wahadłowe. Dobra, co wypuścimy? Tylko jeden minibus zjechał, serio? No to będzie trochę lipa, że jeden minibus tylko zjechał. No to niestety jeden będzie musiał pojechać, no to niech jedzie może ten. Łączone 8, 1 i 5. Fajnie byłoby już tego wysłać, więc ja to jakby może on dostanie silnik, to będzie można go już wysłać. Fajnie by było w sumie, bo czemu by nie? Więc tutaj te wozy powinny jakoś tam wyjechać. O, ten na piątce, no tak, on jest nie w malowaniu. Ale przypominam, my z midików docelowo rezygnujemy, więc to też nie jest wcale taka nasza docelowa flota, te midiki. Mam nadzieję, że uda nam się je jakoś ograniczać. Co my tu mamy za ocenki? 2 i 6, no niestety. A jak tam w ogóle ceny biletów? No dobra, niby jakieś tam są, teraz trochę więcej zarabiamy, no bo wiadomo, mamy też czwóreczkę, która troszkę nam tutaj na pewno zarabia. Ona, zobaczcie, ile ludzi wiezie. Więc to jest na pewno linia, która troszkę nam tutaj przyniesie jakichś zysków. Czy ty już masz silnik zrobiony? Serio? No to możemy cię śmiało przypisać już na zadanie. Wyjedziesz sobie śmiało, po co masz stać na bazie i się nudzić przez cały dzionek. Ty też. Ty jesteś w dobrej kondycji? Tak, ciebie można jedynie posprzątać, wtedy będziesz mógł też do zrobienia i będziesz od razu jutro mógł już na tą podmiejską wyjeżdżać. O, na wahadłowym, jak widzicie, jeździ sobie dzisiaj taki wóz. Promocja, można powiedzieć. No bo myślę, że będzie można już jutro wysłać jakiegoś minika. Dobra, do lakierki jeszcze pójdziesz. Mam nadzieję, że mam zapisane to malowanie na tamto. A za czwórkę coś wyjedzie? No tak, będzie musiał jechać niestety minibus. No przykra rzecz, ale taka niestety jest sytuacja. Na to natomiast będzie mógł wyjechać taki wóz. Tu mamy? Mamy. O, mamy też takie coś. Ty, to jest fajne. Tylko szkoda, że tu mamy to logo tak trochę nisko. Ale jakby na przykład to skorygować. Tylko czy ja mam teraz tutaj to logo? No może być w tym problem, nie? Chociaż w sumie to logo jest tak umieszczone, jak tylko się dało, nie? Dobra, ja bym może zostawił to malowanie, ale bym skasował, czekajcie. Z tym bym może nic nie robił, chciałbym ten... Chwila, czy to się to zmienić? A, to się da tylko tam, to jest od razu tak czarny. Dobra, niech to tak będzie w takim razie. Chociaż, czy to nie byłoby lepsze, to tamto? To jest chyba jednak trochę lepsze, wiecie? To jest jakieś dziwne, to malowania chyba oba nie są te, które ja chciałem. Dobra. Na razie zastosuję sobie to, ale to nie jest to, co ja chciałem. Więc to nie jest jeszcze docelowa wersja malowania. Dobra, na ósemkę, piątkę, jedynkę łączoną możesz ty iść. Na jedynkę i ósemkę śmiało możesz iść ty, ale niech cię najpierw jeszcze posprzątają. Bo to jest po prostu syf. Tego dalej nie możemy na naprawić. Jak tam sytuacja? Mamy jakieś to badanie w miarę idzie? Gdzie jest ten batarz nasz? O matko, zanim on to zbada, to jeszcze minie chyba rok. Można by jakiegoś może dodatkowego tego pracownika serwisu, bo mamy ile czas oczekiwania? 210 minut, niezbyt fajnie. Więc może dostawmy też z szafki. I ostatnio, o właśnie, taki fajny patent znalazłem, że... W sensie znalazłem. Oglądałem live'a u Deprawego i on właśnie tam zrobił tak i się dziwiłem i wytłumaczył mi, więc no. Dzięki niemu taki patent już mam. Czekajcie, bo jakąś zmianę tu mam do przypisania, widzę. Ale tu na razie wozu nie mam, więc ciężko by było, żebym przypisał. I no. Więc możecie wpaść też na kanał do prawego, jak najbardziej. Polecam, dobra. I teraz tak, co my tu jeszcze robimy? Musimy jednego kierowcę, nie, pracownika serwisu. Gdzie 38? Chyba, że jest zwykła spad. 30-50 ci mogę dać. A nie ma więcej wozów, które by zjechały? Chyba będą jakieś braki, coś mi się wydaje na tych zmianach. Pierwszorzędnie obstawiam całodzienne. Więc te najwyżej niestety nam wypadną. To są jakieś pojedyncze kółka, dobra, to może akurat wypaść. To nie będzie aż taki problem chyba. Może taką jedną bym jednak przypisał, żeby też nie było, że wszystko wypadnie, ale jedna będzie musiała. Pozostałe nie, ale jedna tak. Dobra, ta już też wyjedzie, proszę bardzo, potem kolejne. No to przewiezienie pasażerów, chociaż ty, może się udać w sumie to przewiezienie tych pasażerów, bo my w sumie sporo ich wozimy. Myślałem, że nie, ale jak my ich tyle wozimy, wow, ten na opóźnieniu solidnym jedzie, ewidentnie się włączyć. Ten zjechał. Tylko co, on na takie krótkie wyjedzie? No będzie musiał na takie krótkie, no nic tu mu innego nie zaproponuję niestety w dniu dzisiejszym. 891 to jest raz, mam nadzieję, zjedzie z miasta. On już zjeżdża z tego miasta, czy jeszcze gdzieś się tu człapie, a on się dopiero tu człapie. No niestety, na sporym opóźnieniu. W sensie na sporym opóźnieniu, w sensie tutaj wiecie, jest bardzo krótki czas tego przejścia. Może nie tyle na opóźnieniu, co opóźniony na pewno wyjedzie. Na sporym opóźnieniu pewnie wyjedzie na miasto. Bo ja jeszcze bym chciał z nim zrobić taką jedną rzecz, żebym chciał go szybko do lakierki dać. Nie wiem, co się uda. Najwyżej tą brygadę dam jakieś, nie wiem, rezerwy, chociaż tu rezerwy na bazie nie mam, więc niech on szybko jedzie do tej lakierni. Zapisz, to będzie Setratchev. Zapisz lokalnie, zastosuj, tak. I teraz ja bym chciał tego wypuścić od razu na miasto, niech on już jedzie, a tego polakierować jeszcze raz.
Tak to chcę zrobić, a tutaj na ósemkę i na jedynkę coś mi będzie w stanie wyjechać. Więc zaraz te wahadłowe powinny zjechać, więc one powinny, no proszę bardzo, ile z miasta wozów teraz zjechało dobrych. Czemu to mi się nie przypisało? Nie wiem, to jest już przypisane, widzę, dobra, super. A to po prostu zmienimy malowanie, będzie od razu lepsze. Pięknie, od razu jest nowsze. Nowiej wygląda ten autobus, najbardziej nowocześnie. A tego możemy wysłać na takie ciekawe zadanie, niech pojedzie. Ten też rozumiem pojedzie, tak? Wkrótce. Czemu on się nie przypisał? Nie wiem, dziwna sprawa, dobra, nie będę wnikać. Ten jest w takiej średnim stanie, więc wycieraczkę mu mogę naprawić. O 530, fajnie, jest jakiś do zakupu? Jest, to możemy od razu kupić, będzie zawsze jakaś ciekawostka już bardziej w taborze. Odrzucił, no to jak odrzucił, to trudno, na razie nie kupimy, jak widać. Na czwórkę może przypiszę takiego City White'ka, skoro on nic nie robi. Na drugą czwórkę, co ja tu przypiszę? Na razie nic, bo ten stoi i tutaj jest w naprawie chwilowej. Teraz tak, przypiszemy tego kolegę. Ten kolega jest gotowy, więc od jutra będzie można 8.9.2 startować. Zobaczymy, czy się nam utrzymają te linie. Elektryków nie będę odblokowywać, bo na tym zapisie elektryków chcieć nie będę. Więc tylko trzeba będzie tak naprawdę teraz no poczekać z tym 892, żeby je od jutra też odpalić, bo na pewno no będzie warto, myślę. O, to jakaś czwórka też widzę na solówce. No i może się też uda troszkę, wiecie, z milików sprzedać, jak nie będzie nam jakiś potrzebny. To zawsze fajnie by było, wiecie, już jakieś dać na sprzedaż, to wystawić ten z największym przebiegiem. Bo już ten jednak początkowy etap minął i fajnie jest wystawiać dużo solówek na brygadę, a dalej musimy niestety tutaj no z tymi trochę się męczyć. O, właśnie, on tu jest cały zawalony. A naprawdę, no, myślę, że już by było nas stać teraz na taką wymianę. Mamy tu jakieś teraz używane, na przykład z tych nie mamy. Bo mi zależy na jakimś używanym, wiecie, typu ten, typu silnik możemy mu naprawić, typu A530 właśnie, żeby była też różnorodność tego taboru, żebyśmy nie brnęli ciągle w to samo. Dobra, jedynka zaraz nam kończy chyba kursowanie, tak mi się wydaje, że dadzą ostatnie kółka na jedynce, tak przynajmniej było. To już będzie ostatnia jedynka, czy jeszcze coś pojedzie? Jedynka nie, dopiero rano, czyli to już jest ostatni kurs dzisiaj. Te serio tak szybko kończysz? Wow, to no w sensie wydawało też jakoś tak koło tej pory kończy, ale chyba trochę jednak później i już ósemkę robi. Serio na jedynce już nic tam też nie pojedzie, TWI. Coś jeszcze pojedzie, bo chyba jeszcze nie zdążył dojechać, pewnie on pojedzie. Tak, jedyneczka, proszę bardzo. Postój i odjazd. Wow, 34 osoby, no widać, że ostatni kurs też jest popularny wśród pasażerów. No i to też już chyba jest ostatni kurs dzisiaj w ogóle. To może od jutra też skoryguję delikatnie tę linię. Może i trochę kursy wydłużę, dołożę ich więcej, dołóżmy na przykład jeszcze jakiś odjazd, niech będzie 19.15, taki dodatkowy jeszcze ode mnie i tutaj może też jakiś na przykład 18.51, niech jeszcze jeden będzie. I może też od razu te linie zrobimy w sobotę. No mówiłem, że nie będzie rozkładów, no ale wiecie, to jest tylko taka drobnostka, którą można zrobić. W sumie to będzie dosyć proste, bo na razie tą linię rozszerzymy tylko w godzinach takich największego popytu, czyli tak nie wiem, od 8 jak on tu jedzie. 8.15 na przykład do około 16 co 20 minut, na razie tylko tak. Nie będę rozszerzał jakoś mocno, ale wiecie. Zobaczymy, czy się sprawdzi taka potencjał takiej linii właśnie w rozkładzie sobotnim. Jeżeli będzie wykorzystywana, no to oczywiście ją rozszerzymy. I tu będzie od 8.11 też do 16, też co 20 minut. Proszę. No i takie dodatkowe kursy zawsze będą ok. Więc pięknie to powinno nam też działać. Więc dzięki temu, no już mało wozów zostało, wiadomo, tylko pojedyncze jeżdżą, no to 891 to ewidentnie popularne jest wśród ludzi, bardzo. Po prostu aż ta popularność normalnie kipi. A w ogóle dobrze zrobiłem rozkład? Tak, dobrze. W tę stronę no, prawie dobrze, ta minutkę odchylenia może być, bo to wiecie, różne czasy mogło mi zrobić. Tu mamy, widzę, w jakiejś takiej słabej kondycji te wozy, dobra, wyślijmy może tego. Ten jest już dobrze, tak, ten jest już dobrze, możemy go na lakierkę dać. Tego możemy naprawić, bo mu kierunkowska spadł, tego zatankować, umyć. Nie mamy już jakichś automatycznych tych rzeczy, możemy odblokować te ulepszenia przystanków. Bo tam niech se bada to. Coś się w używanych może nie zmieniło? Mamy, 2530, dobra, więc weźmy to, pomalujecie tak, tak, tak. I wyjedziesz sobie już na naszą ulicę, świeży, piękny i nowy. Tu jeszcze jakaś ósemka, piątka, matko, takie późne, serio? To co, któryś z tych, co? Który pierwszy wyjedzie? Ten akurat pierwszy to niech będzie, że pierwszy to już niech się cieszy.
posprzątaj, umyj, dobra. I można by teraz może te dwie opieńce 30 spróbować jeszcze kupić. Za 30 na przykład bym kupił i tego bym kupił za jakieś 40. O, fajnie by było, świetnie. I zarobiliśmy coś znowu więcej, wyczekacie na miejsce. Ja wiem, że wyczekacie na miejsce, ale może coś wystawimy na sprzedaż zaraz z tych wozów, bo mi się wydaje, że aż tyle mi ich nie będzie potrzebnych, więc jakiś może jeden minibusa zaraz wystawimy jakiegoś jednego. Dobra, ty będziesz o 70.08, w związku z czym ty będziesz 70.09, a ty będziesz miał na stałe to miejsce, a ty będziesz 70.10 już. Dużo tych numerów już mamy, dosyć. I ty będziesz tak. Teraz tak, ciebie tutaj możemy oczywiście przystosować powoli do ruchu, czyli damy ci tak do naprawy. Ty będziesz miał do naprawy to wszystko, więc to możemy ci dać. Proszę bardzo, i do naprawy macie iść. Pięknie, jak tam te nasze brygady, ten co robi? On na 8 się jeszcze wtoczył. Dobra, 8-9-1 też już chyba na ostatnie kółko będzie. To oni mi nie przysłali żadnej korekty rozkładu przypadkiem na 8-9-1, bo tam jest tak niska popularność, że się boję, że oni mi zaraz z tego zrezygnują. Nie, na razie widzę, że nie. Chyba, że to od nowej doby przyślą, bo tak też może być. Dobra, ten jedzie co? Na ostatni kurs? Chyba już na ostatni. I proszę, jak pięknie, oba się tutaj zdublowały. Tylko, że ten na dworze, to ten tam na Czyżykowo jedzie i już tylko jutro będą odjazdy. Tu jeszcze pojada ci jeden, myślę, i to będzie ten? Nie, to będzie ten. Tak, ten będzie leciał już na bazę stąd. No jutro już będzie z łączeniami, więc będzie trochę prościej. Czy ukończymy te kursy? No, może być ciężko, żeby ukończyć te kursy. Ale ty, ale serio nie ma żadnej piątki? Aha, piątka dopiero teraz będzie na mieście. Jeden kurs będzie realizowany. Świetnie. Ten już widzę zjeżdża pięknie na bazę, super. A ten co? Ten cały czas podąża do warsztatu, świetnie, ten na umycie. Ten też można umyć, zatankować, bo on jest w świetnej kondycji. No to może jakiś jeden minik by się nadawał na sprzedaż. Który z nich ma najwyższy przebieg? Co? Ich jest aż 5. Najwyższy przebieg ma z nich ten nasz pierwszy. No to tego pierwszego wystawimy sobie na sprzedaż za maksa. Naprawdę bym chciał, niech on będzie pierwszym wozem, który pójdzie. Dobra, wszystkie zjechały, teraz czy jakieś naprawy tu są potrzebne jeszcze komuś? No dobra, wy jesteście we w miarę dobrej kondycji, ciebie jeszcze by trzeba było, ale może ja to na razie anuluję, żeby nie było, że za dużo tutaj robię. Tego niech naprawią, ty pojedziesz do tego. Autobusy, no niestety, musisz śmigać, no. Co tu zrobić? Komfort podróży, no ja wiem, że komfort podróży może jest na razie niski, ale będzie lepiej, gwarantuję. Mogę to się blokować? Nie mogę, no niestety, przykra kwestia. Ty już zjechałeś, dobra, teraz pojedziesz sobie do mini. A serio nie mam żadnych kierowców, którzy by byli... Jak wy prowadzicie autobusy? Jak wy już nic nie robicie, przepraszam. Przecież wy już nie prowadzicie autobusu, bo autobusów fizycznie na mieście nie ma. Tak, wy je macie prowadzić. Wy nie róbcie ze mnie, no. Nie, on czeka... Aha, bo on czeka na wolne miejsce, no świetnie. Tylko, że on tak trochę jeszcze poczeka na to miejsce najpewniej. Dobra, jakieś mu tu można by było może zostawić. Gdzie on tutaj? O. Chcę podjeść tu, chłopie. Ojej, ale ich tu wjechało teraz na tą bazę, wow. Ja się nie dziwię, że ich tu nie było, bo oni tu wszyscy musieli dojechać najpierw. Czy któryś jest w złej kondycji? Dawaj, ciebie mogą posprzątać. Ty jesteś też w syfie, umyj, zatankuj, więc chyba dzisiaj nie na nasze tutaj zajezdy, nie tego. O, i jeszcze właśnie, uruchomienie 892. Żeby już na jutro były te wyjazdy gotowe. O czym jak sobie poradzić? No to na pewno będzie miało w długie postoje, bo tutaj będzie co? Po każdym kółku będzie postój i to postój wręcz astronomiczny. Każde kółkiem ponad godzinę będzie się stało, czasami nawet prawie dwie, więc to jest... No właśnie, aha, to będzie mi robiło chyba tak po kółku zmiany, ciekawie. Dobra, jedź na to w takim układzie, chłopie. Mnie to szczerze nie, aż tak bardzo nie interesuje. Dobra, możemy przeskoczyć sobie ten czas? Możemy, aha. Otrzymuję ofertę, serio? A co, on jest już na mieście? Tym 892 jest, aha. Ciekawa sprawa, dobra. Otrzymujesz nową ofertę, ale jaką? Nie no, tak tanio ci go nie sprzedam. Akurat w tym przypadku. Dobra, choroba to choroba, trudno. No właśnie, tu macie już piękne brygady, więc tu po prostu po kolei jedziemy z naszymi solówkami. Mam nadzieję, że ich wystarczająco będzie dużo na wszystkie brygadówki. Chociaż może być, no nie no, będzie ich na pewno jeszcze za mało. Chociaż tu już zaczynają powoli szczytówki jakieś. Więc na szczytówkę jeszcze wyjedziesz ty. 891 zrobisz oczywiście ty. 892 szczytowe to jeszcze zjedzie wóz. 8888, co to jest? To jest tutaj. To kolega pójdzie. Na takie wypierski to mogą iść ci i ten na przykład. I zostanie nam dzięki temu tylko szczytowe 891, na które pójdzie ten wóz. I to zadanie też będzie obsadzone. Wszystkie pięknie obsadzone.
Plus przypomnę, że jeszcze mamy dwa wozy, które niedługo będą gotowe do ruchu. Trzeba je tylko doprowadzić jeszcze do stanu jakiegoś porządku. I będzie dobrze. O, pierwsza czwóreczka jedzie z Czyżykowa. Poobserwujmy ją sobie. Zobaczmy, jak sobie poradzi. No, ruszaj cztery, ruszaj. Proszę bardzo, no, na razie widzę, że na pusto. No, trzeba będzie potem się rozpatrzyć rzeczywiście, na które kursy będziemy dawać przeguby te dwa, bo jednak one będą w końcu w naszej flocie. Burmistrz. Dobra. A wtedy zwiększajcie, co chcecie. No dobra, ten kurs w miarę na... Jeszcze jedna brygada powstała, dobra, jakaś tam, jakoś coś tam zaraz obsadzimy. No więc widzicie, niestety w międzyłączeniach tak czasami wychodzi, że jakieś takie dziwne zdania wychodzą. No ale dobra, zaraz to najwyżej... Aha, bo on teraz piątkę w ogóle robi, ja myślałem, że dalej czwórkę będziesz kręcił, a ty piątkę. A teraz jedynkę dla odmiany. Aha, no to tak ciekawie, myślałem, że może jedną nie będziesz cały czas kręcił czwórkę, a tu widzę, że nie. Czyli zostało w ogóle na tej zajezdni, on ten został, który jest na sprzedaż ten, no to tego nie będziemy. Mamy kolejne coś, więc możemy teraz odblokować sobie autobusy, kolejny autobus pojedynczy, bardzo ładnie. Dobra, mnie interesuje twoja jedynka teraz. Ten dopiero rozumiem, potem jedzie po nas, tak, on jedzie, nie, on jechał przed nami, dobra. No, te wozy cały czas właściwie oczekują na odjazd. Ale my tu długo czekamy, dobra, w końcu odjechaliśmy, super. No, to jest szybkie połączenie, tu nikt praktycznie nie jedzie. Szybkie, ale też takie powinno być właśnie, szybkie połączenie. Dobra, ósemeczka teraz, czyli już wszystkie linie mamy obsłużone. Bo czwórka, piątka, jedynka i ósemka, no nie, jeszcze za niego nie sprzedam niż tego. Bez przesady już, nie będę aż taki. Nie sprzedam go tak tanio, bo to by było, no... bardzo głupie. Dobra, kolejny kursik z Czyżykowa jedyneczką. To tak naprzemiennie chyba, jedynka i ta ósemka teraz. Już fajnie by było, jakby czwórka jakaś wpadła, coś dłuższego. O, piątka, już jest lepiej. Od razu wyjazd. No i od razu zobaczcie, jak tłoczno jest na piątce. Na piątce mi się wydaje, że przegub będzie potrzebny, no, bo robi się ciasnawo. Jeszcze nie było zatłoczenia takiego totalnego, no, ale jest już dosyć tłoczno. Dobra, czy coś na to jeszcze zjechało? Tak, zjechały. To może niech pojedzie kolega nowy, skoro on stoi na bazie i się nudzi, w sumie nic nie robi. Dobra, teraz co mamy? Ósemkę na krótko. Taka zmiana jeszcze powstała, ciekawa. Wow. Zaraz coś tam przypiszemy, spokojnie, na razie niech jeżdżą. 8 plus 1, super. Dobra, jesteśmy i teraz co? Jedynka, od razu odjazd. No, ja współczuję kierowcom tutaj, bo oni się mogą pogubić. Chociaż ta strona z jednej strony jest fajna, bo jest takie, wiecie, trochę zamieszania. Co tutaj robisz teraz, gdzie musisz przeskoczyć i tak dalej. A tu każdą linię można po kolei robić. No i nie ma tych głupich przelotów na pusto, bo już po prostu nie są potrzebne. Dobra, ósemka, jedziemy. No, całkiem nawet spore przerwy mi tu widzę dają w tym rozkładzie, bardzo ładnie. No dobra, po 7-6 osób jedzie. No, ósemka teraz właściwie będzie mało popularna, bo myślę, że większość jej pasażerów przejechała po prostu czwórka. O, nie ma takich głupich przelotów. No niestety, czasami się takie zdarzają, jak widać. No, ale czasami widać, takie po prostu są potrzebne, no niech będzie. Aha, i potem znowu jest ósemka. I potem jest na nieczynny, tak? Dobra. Co my tu mamy? Tu ktoś zjechał, ale tu jest jakaś solówka, która zjechała. Tak, ty jesteś. Na 892 nic nie mamy. Przewóz wahadłowy, no to zrobi nam ten wóz. I ten drugi przewóz wahadłowy zrobi nam ten. Mój już odjechał, jeszcze chyba nie. To był mój? Nie, to był mój. Tak, bo my mieliśmy teraz ósemkę robić, 9.05, fakt. O, nic nie stoi na przerwie. Wow, dobra, jedziemy dalej. Tu też nic nie stoi, nie, a coś tam jednak stoi. A my jedziemy na kolejną ósemkę, super. Powiedzcie mi, 892 już kończy pracę? Tak, właśnie skończyło. Jakieś maile. O, zmniejszyli mi częstotliwość, ewidentnie. Zobaczcie, już tylko co 90 i co 60 będziemy jeździć od jutra, czyli z podciętym rozkładem, jak widać, niestety. Mniej kursów, w soboty na razie zostają, ale widzicie, w tygodniu tylko do 20.32 będziemy śmigać, bardzo, bardzo krótko. Było to przecież było dużo dłużej. Dobra, niech jedzie kolega od razu na 892 kolejne. Jestem na skraju tego, no trudno, że jesteś na skraju. A wy w końcu mogę was? Dobra, weźmy cię do lakierki może. Ciebie zresztą też zaraz weźmiemy do lakierki. By można było jeszcze polakierować. No, podjeżdżaj, bo się trzeba będzie tutaj pomalować na nowo.
I teraz główny kolor, no to będzie taki jak na tamtych wozach mniej więcej, coś takiego, nie, to jest takie trochę za jasne. W sensie coś, tylko że bardziej, no nie, to na pewno nie jest takie coś. Takie bardziej w pomarańczach. Taki kremowy bym chciał uzyskać, to jest ciemne. To jest takie za blade. No nie, to tutaj się nie nadaje zupełnie. Jak ja uzyskałem taki kolor? Ajciu. Takim czymś? Taki kremowy bym chciał, no. Może tu bardziej, o, jakbym tutaj wszedł. Trochę bardziej taki podkolorowany, ale nie za bardzo. Nie w zieleń wpadający, tylko wiecie, jak mamy mocną żółć. O, mamy mocną żółć, to teraz bardziej coś takiego, ewentualnie bardziej pomarańcz może to była. O, jeszcze niżej, na przykład bardziej ku takiej czerwieni. To jest takie trochę za bardzo, rozjaśniamy to. Może delikatnie jeszcze w tę stronę. No, coś takiego może bym już zaakceptował. No dobra, ale teraz na pewno oczywiście biały chcę. Tutaj może jeszcze delikatnie jednak. Aj, no poproszę tutaj, co? Dobra, niech to już tak zostanie. I jeszcze teraz paski by trzeba było tak czy jak zrobić czerwone. Bo to są czerwone paski na tych wozach. Tak, są czerwone, dobra. Takie duże bierzemy sobie tutaj pasy. Nie mają być paski, tylko to mają być porządne pasy, rzeczywiście. Zobaczymy jak to malowanie. Ono nie musi być też identyczne na wszystkich autobusach. Może być takie. To poza tym jest też moja wizja tego malowania. Więc ja też tutaj nie będę, wiecie, aż tak bardzo może się upodobniać do, nie wiem, do tych. Poza tym, wiecie, no to też są używane autobusy. Nie wszystko to czasami da się pomalować, wiadomo jak to jest. Zapisz, to będzie Tczew. Zapisz lokalnie, zastos, proszę. Taki wozik wyjedzie. No całkiem, myślę, całkiem. I co? Podobny do tych? Nie wiem, bo akurat nic nie chcę zjechać teraz. Raczej nic nie zjedzie, nie sądzę. Dobra, drugi kolega pojedzie na malowanie. I obaj koledzy będą mogli od jutro już dzielnie walczyć. Tczew, proszę bardzo. I dwójka ma nowe malowanie. Świetnie, wy badam, badacie to cały czas. Powoli ja do przodu. O, ósemka tu się człapie. Ale was tu dużo teraz? Aha, ten się widzę, nie wiem, to czy gdzieś znowu na dworzec chyba? No dobra, niech tak uznałem, że tak już mu pozwalam, trudno. Od jutra 8-9-1 też rzadziej będzie jeździło. O, ci dopiero się podstawiają na rozpoczęcie, widzę. Ten robi jedno krótkie kółko, no właściwie bez pasażerów. Z tej linii obstawiam, mogą szybko zrezygnować. Długo na niej możemy nie przetrwać. Ale to najwyżej, no nie wiem, będziemy jakoś inaczej ratować sytuację. I poproszę o powrót, tak, ty znowu na to, na 8-9-2, więc tak w kółko będziesz jeździć, zjeżdżać i wyjeżdżać będziesz. A w sumie na te zmiany mogę przypisać te wozy, bo one już są tak naprawdę na dzisiaj gotowe do ruchu, więc możemy je przypisać, nie ma problemu. Żeby ograniczyć jak najbardziej wyjazdy pojazdów, wiecie, midików, po co one mają jeździć tak naprawdę, nie ma takiej potrzeby zbytnio. Więc no. A póki nie ma, to lepiej nie korzystać, nie? Wiadomo jak to jest. Pierwszy już taki cyterko zaraz wyjeżdża. O, zjeżdżają, a ci powinni zaraz wyjechać. O, a nie, to jest ta nasza, ta? O, tu już jest. Przeoczyłem go trochę. No, podobny. Ci mają może trochę ciemniejsze, ten ma jaśniejsze. To drobna różnica jest. O, przyjechały dwa. No, jedziesz, w końcu jedzie. Dobra, pierwszy kurs na piąteczce, debiutancki, proszę. I od razu chyba trochę pojemniejszy niż ta nasza test. City White Key. No. I tutaj, no. Proszę. I tutaj, dobra. Przypisujemy coś. Tu wyjedziesz ty. Wow, serio, tak mało sodówek mam na bazie mimo wszystko na dalej. Jeszcze ten wyjeżdża sobie na czyżykowość teraz włączyć. Brak dostępnego kierowcy. No nie dziwię się, że brak. Też coś teraz niby zjechało, więc niech on od razu jedzie. Trudno, wiem, że tu jest syf i w ogóle, ale niech jedzie. I ten kolejny już też od razu jedzie. Trzeci nie przypisałem znowu, czekajcie. Ciebie przypisuję tu. Ty jesteś na nic. Co mi tu znowu nie wyszło? Teraz się dopiero przypisało, dobra. Czemu ty... Dobra, chyba teraz się dopiero, nie wiem, coś tam kliknęło. Czemu to się tu nie chce przypisać? Widać, to się dobrze na pewno zrobiło. Tak, on wyjechał w końcu na coś. Ty nie masz teraz nic, to ty jedź od razu. Czemu ty się tu nie chcesz? Masz jechać.
Sądzę, że trzeba tak, wiecie, podwójnie zrobić. Dobra, ty od razu jedziesz, pojedziesz tam, czy będziesz też narzekał? Nie, od razu pojedziesz, super. Przed dwójkę, ty znowu narzekasz? Masz jechać. Pojedziesz w końcu, czy nie? Ale będziesz stękał. Chyba w końcu pojedzie, super. Tutaj, dwójka wozów, już tak bardzo chcę mieć ten harmonogram. Ile tu jeszcze zostało? 262, to mamy połowę mniej więcej, no może trochę ponad nawet. Dobra, na dodatek, na brygadę szczytową, to nie wiem co wyjedzie. Aha, bo to jest to, dobra, to jest takie całe zdanie, można powiedzieć, to zaraz. Czy ten gdzieś mi pojechał? Chwila. Czy ty gdzieś wyjechałeś na... Aha. Widzę, już cię źle tu przypisałem cię ewidentnie. Dobra, już jedź tam, trudno. Wtedy na 892 wyjedzie, nie wiem jeszcze co, bo nic nie ma na razie. Na szczytowe 891 może wyjechać w takim układzie ten wóz. Mamy 8, mamy 892, świetnie. Dobra, to ty wyjedziesz na 892 i zostanie mi jeszcze sama 8. O, ty zjedziesz, ty wyjedziesz. No, nie, źle cię przypisałem, matko, nie. Nie tak to miało być. Chwila, kto pojechał na 891 teraz? Bo ktoś musiał. Aha, zwykły pojechał, dobra. A na 892 ktoś pojechał? Tak, ten minibus. Genialnie, czyli wozy podmiejskie, jak widać, dzisiaj mają duże znaczenie ewidentnie. Obsłudzę tych linii. Dobra, niech jadą. Niech jeżdżą też trochę bardziej, niech, wiecie, będzie trochę ciekawości tutaj w ich obsłudze, zwłaszcza, że pewnie niedługo znikną. Więc długo nie sądzę, że potrwają. Obstawiałbym ich zniknięcie dosyć szybko. No ale no. Na razie póki jeździmy, to jeździmy na tych liniach i tyle. Powoli się nam kończy kolejny naszych dzionek tutaj. Mamy teraz do przewiezienia 14 tysięcy pasażerów, to się na pewno dzisiaj uda. No tutaj ekologicznie to raczej nie przejadę niczego, bo ja mam 0% we flocie ekologicznych autobusów. O, taka na przykład ósemeczka sobie teraz jedzie na Czyżykowo znowu. Zobacz, to do końca ten dzień przelecimy i będziemy kończyć na dzisiaj. Teraz co? Jedynka, proszę bardzo. No i w szczycie tak powinno być, w szczycie bez przerw, a potem po szczycie jakieś przerwy takie, wiecie, długie. W szczycie to po prostu, żeby byleby jeździć od razu, no. W tę stronę jako ósemka, w drugą jako jedynka. To się sprawdza. Co, znowu będzie jedynka? Tak, od razu. Nawet trochę ludności jedzie. 23 osoby, pięknie. I teraz, o, teraz czwórka dla odmiany, czyli przejazd tędy. Ale bez zajazdu niestety. No, tyle tych zajazdów sam robiłem, więc teraz niech... Wiecie, narzekanie jest takie dosyć... głupie, no ale wiecie. A tam wolałbym coś ciekawego zobaczyć, jak ten autobus robi. Chociaż może do wieczora będzie jeździł, więc o, Mateusz, proszę bardzo, nim jeździ. O, a w tą stronę bez zmian jedynka jest. Bo to w tą była jedynka, w poprzednią była ósemka, teraz znowu czwórka, jeju, on jeździ w kółko zasadniczo. Ale jak zawalony. Może dlatego, że mniej kursów jest, po prostu akurat tak na niego padło, że jedzie taki zawalony. Albo piątka nie pojechała, chociaż powinna. Dobra, nieważne, jedziemy. Na Czyżykowo. Dobra, zaraz będzie trzeba 892 przypisać, jak zjedzie. Mam nadzieję, że któryś z tych podmiejskich jednak zjedzie, żeby można było chociaż go na 892 wysłać. Masz od razu jedynkę? Wow. To mówiłem bez przerw, ale poza szczytem już by były jakieś przerwy, bez przesady. Dobra. Chociaż wyrównał czas. To jest już progres. Dobra, i ósemka. I teraz co będzie? Piątka dla odmiany? Zgadłem. Półeczko na piątce. Dobra. To kolega wyjedzie, niech jedzie tam. To jest już ostatnie kółko w ogóle tego 892, bo przedostatnie dzisiaj. No i pięknie, piąteczka. Piąteczka, piąteczka i potem będzie... Co, kolejna piąteczka? Tak. Potem kolejna piąteczka. No piąteczka jest taką, wiecie, no ona kończy potem funkcjonowanie dosyć wcześnie. W sensie kończy, ale potem ma jeszcze jeden wieczorny kurs, ten 22 coś. Chyba nasz wóz będzie jeździł do wieczora, tak mi się wydaje. 22 będzie, bo miał dopiero zjazd. O, jeszcze jedna brygada musi wyjechać. Na 4, 8, 5, wszystko na raz. Ale obstawiam, że no, mamy trochę słodówek na bazie. Nawet mogłoby Citaro wyjechać, bo to drugie już zdążyło zjechać. A pozostałe wozy od razu mogą iść do wysprzątania. Wiecie, to już tak na... Nawet na zapas nie można wyczyścić. W ogóle ile stoi na bazie, nie? Tak naprawdę już te nie są mi w ogóle potrzebne, te miniki. W sensie są, no, na pojedynku. Nie, jeszcze jest jedno kółko. U, na 892 jest jeszcze jedno kółko. Ciekawa kwestia. Dobra, jedziemy? Mamy przerwę. Akurat mamy przerwę. Mogę 166 tysięcy? Skąd tyle kasy? Dzisiaj zrobiłem tyle?
Nowa oferta. Czego ty tam chcesz, co? Nie. Mam miejsce na bazie, nie będę go sprzedawać. Takie marne hajsy. Bez przesady. Dobra. Od razu 8. I lecimy na Czyżykowo znowu. Tak naprawdę tutaj linie opierają się o trasę dworzec Czyżykowo. No plus jeszcze jest taka, plus są jeszcze 4 linie okrężne, które nie jeżdżą tutaj. Właściwie jedna z nich dojeżdża na Czyżykowo chyba. To wam będę pokazywał, jak będziemy je robić, bo właściwie wszystkie takie dwukierunkowe poza trójeczką mamy już zrobione. Stały nam tak naprawdę trójka plus okrężne, ale wiecie, mamy tak, że jedna jedzie w prawo, druga jedzie w lewo i tak mamy dwie pary takich linii. Dwójkę i dwunastkę i drugą parą jest siódemka i siedemnastka. Dobra, 8 znowu. Dobra, możemy te zmiany może przypisać. Nie wiem, czemu oni mi tutaj tak jakoś te zmiany wypływają. Może po prostu będzie, wiecie, więcej... więcej jakoś to będzie sensownie zrobione, wiecie, będą już te dłuższe zmiany, to może tak nie będzie. No ale jak widać, na czwórkę jeszcze trzeba wysłać wozy. Więc jeszcze wszystkie wyjadą. Kto wie, czy my zaraz nie będziemy zjeżdżać w takim układzie. Może tak być, że po prostu on łapie, że to jest za długa zmiana, nie wiem. Albo my robimy coś jeszcze innego, chociaż ciężko chyba by było. Bo piątki już chyba teraz się nie da zrobić, albo jest teraz ostatnia jakaś? Nie. Już jest teraz 4, czyli to była 5 ostatnia teraz co jedzie, znaczy Czyżykowo chyba też. Tak. Więc już teraz 5 nie ma więcej, 5 jest tylko jedna wieczorna jeszcze, więc tylko 8 została do zrobienia, no i ewentualnie 4. No ale 4 nie robimy, bo 4 jest, no właśnie, będzie potem kurczę już zjazd, bo jest nieczynne chyba i będzie już zjazd. Nie sądzę, żebyśmy jechali jeszcze tutaj na Czyżykowo raz. Bo nie wiem, czy to nie jest już ostatni przypadkiem teraz z Czyżykowa, taki na postój. Czy jeszcze jest jeden? Może jeszcze jest jeden, ale może ktoś inny robi. Tak, ktoś inny robi, czy jeszcze jest po nas coś? Nie wiem, zobaczmy. Nowowiejska, Bałdowska. Nie jest napisane jeszcze. Nie, dopiero jest następny, już jest rano. Dobra. Citarko dzielnik się spisało, no nie wiem, może nie ma klimy, bo to chyba klima ma tylko ten jeden wóz. Tak naprawdę wszyscy tylko będą mieli system informacji pasażerskiej, reszta udogodnień będzie dla pojedynczych wozów. Co mi jeszcze przysłali? Okej, okay, kontynuujemy czatkowy. Na razie. Tam ci też tak pisali, przypomnę, i nie pykło potem. Dobra, mamy tyle pieniędzy, że może jakieś kolejne. Też na razie nie ma żadnych ciekawych wozów. A nie mamy przypadkiem już kolejnych badań? Nie, niestety musimy poczekać troszkę. Ty jesteś do posprzątania, do umycia, do zatankowania. Proszę bardzo. I tutaj mamy jaką ocenkę? 2,6 teraz. Co? Przepraszam? Chwila. Chciałem dziś szybko kupić bilet tygodniowy w centrum obsługi klienta, ale nie mogłem tego zrobić. Musiałem stać w kolejce przez wiele lat. Wow. Jak to ja tutaj jestem 10 dzień, to chyba... coś ci nie pykło, chłopie. Dobra, ja was posprzątam. Doprowadzę was do ładu i składu, chociaż żeby było schludnie, jak już nie mamy tych udogodnień wszystkich. To żeby chociaż schludnie było w autobusach. W ogóle zobaczcie, jaka pusta zajezdnia. Na u mnie, na zapisie na Gdyni, to jest po prostu, tam się wszyscy tłoczą, a tutaj zobaczcie, jak pięknie. Ten w końcu pójdzie na tą sprzedaż? Mi się wydaje, że nie. Że on tu będzie tak stać chyba do jutra. Do jutra na pewno, a będzie może tak stać, nie wiem. Żadnych na razie ofert nie było. Najwięcej ludzi kursuje na odcinku Wojska Polskiego Basen Plac Piłsudskiego. Macie taki spis, a najmniej na odcinku dworzec autobusowy w Strzewie Postój Podmiejski i Gdańska Sobieskiego. Znaczy na tych liniach podmiejskich najmniej ludzi jest. Bo nie dziwię się, bo nie jest nic zaskakującego, że na podmiejskich jest mało ludzi. Tylko zaskakujące jest, że... Nie będziesz szedł za taką marną kwotę. Nie ma opcji. Dobra, słuchajcie, myślę, że na dzisiaj będziemy sobie tak kończyli. Czyli co, mamy rozwój naszego taboru tak naprawdę o kolejną linię podmiejską. Mamy, no, próbę już taką, można powiedzieć, powoli pozbycia się tych milików. No i tak dwa z nich zostaną, bo są fabrycznie nowe, więc najwyżej zostaną jako autobusy rezerwowe jakoś tam. Zostaną sobie w ruchu. No i ogólnie obserwowałem dzisiaj takie potoki pasażerskie, tam jakoś nigdzie chyba specjalnie takich przepełnionych autobusów nie było, więc nie, na razie te potoki nie są problemem, ale jak będzie więcej dni, będzie więcej możliwości dojazdu, no to te zatłoczenia mogą się pojawić. No ale to będziemy już obserwować w kolejnych spotkaniach, za dzisiejsze wam bardzo dziękuję, do zobaczenia, no i cześć.